spotykamy się po raz trzeci, ale myślę, że nie ostatni raz. Po raz trzeci tytułem tego, że dziś uroczyście dokonamy otwarcia Domu Kultury. Ale powiedziałem, że nie po raz ostatni, bo wspólnie jako mieszkańcy, jako samorządowcy oraz wszyscy ci, którzy będą gości tutaj w Kotlinie, w Domu Kultury, w bibliotece, bardzo serdecznie zapraszamy do korzystania. A oczywiście pan Janusz jako dyrektor kultury również bardzo serdecznie nas w progi Domu Kultury zaprosi i będzie realizował swoje zadania z zakresu kultury na gminie Kotlin. Przekazując panu nowo zbudowany Dom Kultury, życzymy, aby obiekt ten dobrze służył działalności i przyczyniał się do upowszechniania i rozwoju kultury w gminie Kotlin. Korzystając z okazji, składamy panu serdeczne gratulacje w związku z objęciem stanowiska dyrektora Domu Kultury. Życzymy licznych sukcesów i wszelkiej pomyślności oraz zadowolenia spełnionych funkcji. Wójt gminy Kotlin, przewodniczący rady. Szanowny panie dyrektorze, serdecznie gratulujemy. Wspólnie z przekazanymi obowiązkami mamy zaszczyt, panie wójcie, proszę. Te dobra elektroniczne, które panu również może nie tyle umilą, co pomogą pracy. Pracy, ale są niezbędne. Dziękuję serdecznie. Chciałbym, aby ten dom był domem dla wszystkich mieszkańców Kotlina i całej gminy Kotlin. Chciałbym, aby ten dom był miejscem, do którego wszyscy będą bardzo chętnie wracać. Mało tego, chciałbym, żeby to było miejsce, do którego będziemy przychodzić bardzo chętnie, a bardzo niechętnie z niego wychodzić. Przed nami wielkie zadanie, będziemy budować coś, co właściwie zaczyna się z dniem dzisiejszym. Już za chwilę, za kilka miesięcy, myślę, że ten dom będzie tętnił życiem. Dzięki dzieciom, młodzieży, jak również nie zapominamy o osobach dorosłych, jak również o Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Życzymy wszystkiego dobrego, samych sukcesów, no i też liczymy na owocną współpracę między ośrodkiem a biblioteką. Tym razem pracowaliśmy, proszę państwa, w zgodzie we wszystkim i będziemy dalej współpracować, bo jesteśmy w jednym budynku, inaczej sobie nie wyobrażam. Już mamy pomysły na wspólne przedsięwzięcia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.